Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania z naszymi fantastycznymi gośćmi, dzisiaj znanymi publicystami, dziennikarzami na łączach: Joanna Miziołek z tygodnika Wprost, Łukasz Warzecha, tygodnik Do Rzeczy. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Drodzy państwo, zmęczeni jesteśmy już tymi obostrzeniami, rok trwającą pandemią. Pojawiają się głosy, że niektóre te obostrzenia są bezzasadne i może faktycznie pora nas trochę wypuścić z tych domostw naszych i trochę pozwolić nam żyć. Joanna Miziołek, jakie jest twoje pojęcie, jakie jest twoje zdanie na temat tych męczących już nas obostrzeń? Ja myślę, że żeby żyć, to przede wszystkim trzeba żyć, a 60 tysięcy zgonów to jest bardzo duża liczba dzisiaj. Liczba wskazująca na to, że rzeczywiście służba zdrowia też sobie już z tym wszystkim nie radzi. Rząd też poniekąd już sobie z tym nie radzi. To pokazuje ten paraliż, który tam występuje. Te ofiary oczywiście nie są tylko ofiarami COVID, ale też chorób, które nie są często ani diagnozowane, ani leczone, ze względu na to, że mamy w takim stanie, w jakim mamy służbę zdrowia. Natomiast no ja rozmawiałam jakieś 3 tygodnie temu z Norbertem Maliszewskim z Centrum Analiz Strategicznych w rządzie i on mówił o tym, że ten lockdown, który był, sprawił, że uniknęliśmy 35 tysięcy zgonów. Więc oni tam mają swoje przeliczenia, z których wynika, że gdyby rzeczywiście było tak jak wcześniej, czyli żeby było, powiedzmy, wszystko otworzyć, no to wtedy ta liczba zgonów byłaby ogromna i doszłoby już do całkowitej zapaści służby zdrowia. To znaczy dla każdego z nas jest to męczące. Wszyscy już mamy dosyć, biznesy upadają. Natomiast myślę, że jednak dobro ludzkie i to, żebyśmy przeżyli, żeby nasi najbliżsi mieli szansę na to, którzy są schorowani, którzy są starsi, przeżyć, no to musimy pokazać tą solidarność społeczną i dobro 38 milionów ludzi jest ważniejsze w tej sytuacji niż to, czy akurat jeden czy drugi biznes, chociaż jest mi naprawdę z tego powodu również przykro, bo moja gazeta również upadła, żeby nie było, na skutek właśnie między innymi kryzysu covidowego, jest ważniejsze niż to, czy my dzisiaj rzeczywiście wyjdziemy. Musimy chyba jeszcze trochę wytrzymać przynajmniej wrażenie do maja, żeby ta sytuacja się dzisiaj uspokoiła. Jak to mówią, jeszcze 2 tygodnie, powtarza się już od roku. Czy lockdowny działają, można podejrzeć na wykresie, który serwis Worldometers pokazuje co do każdego kraju, i tam średnią tygodniową nowych zakażeń zobaczmy. Lockdowny były ogłaszane na początku, gdy jeszcze nie było widać, ale drugie obostrzenia już po 2 tygodniach zaczęły działać i te, które zostały wprowadzone pod koniec marca, to wzmocnienie lockdownu też po 2 tygodniach, no jakoś się związało z tym obniżeniem liczby zakażeń. To jest ta średnia tygodniowa. No ale lockdown to oczywiście różne koszta. Co o tym sądzi Łukasz Warzecha? No po pierwsze, oczywiście absurdem jest mówienie, że życie 38 milionów jest ważniejsze niż jakieś biznesy. Ponieważ po pierwsze, nie 38 milionów jest zagrożonych śmiercią. Po drugie, wśród tych 38 milionów znacznie więcej jest tych, którzy ucierpią na różne sposoby wskutek lockdownu, czyli dlatego, że zawali im się życie, stracą oszczędności, stracą swoje biznesy, wpadną w depresję, nie będą mogli się leczyć z powodu innej choroby. Ale tu jest jeszcze ważniejsza sprawa, że to jest takie bardzo totalniackie myślenie. Rzućmy wszystko, zamknijmy się w bunkrze, byleby żyć. Ja tutaj zacytuję, bo ostatnio robiłem to w kilku tekstach, wypowiedź takiego francuskiego filozofa André Comte-Sponville'a, która mi się niezwykle spodobała, gdzie on argumentuje, no bo we Francji ta dyskusja się toczy na dosyć wysokim poziomie, również intelektualnym, inaczej niż w Polsce, gdzie on argumentuje, jak zresztą inni znani francuscy filozofowie z różnych bardzo światopoglądów, że żeby żyć, to trzeba mieć po co żyć. I André Comte-Sponville pyta retorycznie, czy w Ewangelii czytamy, że masz dbać o swoje zdrowie tak, jako Bóg dba o swoje? Nie. Czytamy: miłuj bliźniego swego, jako i Bóg ciebie umiłował. Wyniesienie kwestii zdrowia na piedestał i na pierwsze miejsce powoduje, że zdrowie staje się celem samym w sobie, a nie jest i nie może być celem samym w sobie. My od roku jesteśmy pozbawiani jakichkolwiek innych celów i jakiejkolwiek myśli o przyszłości. To jest absolutnie destrukcyjne dla społeczeństwa, to jest destrukcyjne przede wszystkim dla młodych ludzi i trzeba być kompletnie ślepym, żeby tego nie widzieć. Druga sprawa jest taka, że jeżeli Joanna Miziołek mówi o 35 tysiącach rzekomo zgonów, których rzekomo uniknęliśmy zdaniem pana profesora Maliszewskiego, to ja bym bardzo chciał te wyliczenia zobaczyć, bo rząd żadnych wyliczeń nigdy nie zaprezentował. Mało tego,
Wiemy doskonale, że nie ma w Polsce systemu śledzenia miejsc zakażeń, więc nie wiem, na jakiej podstawie można wyliczyć, że zamknięcie na przykład muzeów czy fryzjerów pozwoliło uniknąć takiej i takiej liczby zakażeń, a co za tym idzie określonej liczby zgonów. Po prostu nie ma do tego żadnych podstaw, ponieważ nie ma również podstaw do tego, co zresztą ostatnio w głośnej rozmowie w RMF FM przyznał pan profesor Parczewski, nie ma żadnych podstaw do tego, żeby zamykać konkretne branże, ponieważ polski rząd po prostu nie wie, gdzie dochodzi do zakażeń. A jeżeli prześledzić badania z innych krajów, ale miarodajne, ja przywoływałem już parę dobrych tygodni temu badania Instytutu Kocha między innymi na ten temat, to się okaże, że na przykład tego typu lokale jak fryzjerzy, tego typu usługi właściwie są gdzieś na szarym końcu, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, bo gdzie przede wszystkim ludzie się zakażają? W zakładach pracy i w domach. A zakłady pracy działają normalnie, przemysł działa normalnie, zresztą chwalimy się tym, że produkcja przemysłowa w Polsce nie spadła w przeciwieństwie do tego, co się dzieje z usługami. Więc tam ludzie się zarażają, a nie zarażają się w muzeach czy u fryzjera. Zapytamy Joannę Miziołek, ale właśnie chcę powiedzieć, że Instytut Kocha takie badania przeprowadził, o to zarażanie się w gospodarstwach domowych wyznaczył jako bardzo wysokie takie miejsce ryzyka, ale Amerykanie mają trochę inne wnioski. W Polsce się takich badań nie prowadzi, ale magazyn The Nature w zeszłym roku opublikował takie dane, proszę o pokazanie. Na szczycie po ponownym otwarciu, po lockdownie tych miejsc branżowych, na szczycie są restauracje, potem kluby fitness, kawiarnie, bary, potem hotele, motele. Bary i restauracje no częściowej samoobsługi, organizacje religijne, mówię nie tylko kościoły, organizacje i tak dalej, jest dokładnie wyliczone, to są proszę państwa miliony sprawdzonych obywateli, ale zauważmy, że spór między naszymi publicystami dotyczy nie tyle danych, bo też oboje państwo przyznajecie, czy nie kwestionujecie tego, że lockdown obniża poziom zakażeń, ale bardziej spór o wartości, czy warto tak dużo poświęcić, żeby uniknąć zachorowań, Joanna Miziołek. Nie, nie, przepraszam bardzo, tak? Ja to muszę sprostować. Mhm. To nie jest tak, że ja się zgadzam, że lockdown obniża liczbę zakażeń, dokładnie rzecz biorąc liczbę pozytywnych testów, bo tak. To należy odróżnić. Tak, tak. Jest to bardzo mocno dyskutowane i są badania, które pokazują, że lockdown nie ma wpływu. Ja zresztą je również przywoływałem. To są badania naukowców z Uniwersytetu Stanforda, którzy nie znaleźli znaczącej korelacji między tak zwanymi niefarmaceutycznymi działaniami NPI, more restrictive NPI dokładnie rzecz biorąc, czyli MRNPI, a przebiegiem epidemii. Joanna Miziołek, bardzo proszę. Ja w tej kwestii wolę słuchać wirusologów, a wirusologowie są zgodni, że chociaż lockdown no nie jest dobrym wyjściem, to jest dzisiaj jedynym możliwym. I te badania, które pokazywał ten magazyn Nature, są znane od dawna. To jest dosyć logiczne, że ludzie, kiedy chodzą do restauracji, kiedy jedzą i zdejmują maseczkę, kiedy głośniej mówią do siebie, kiedy są przy sobie blisko, to wtedy się zarażają. To jest dosyć naturalne, że w klubach fitness, których też nie do końca, których no, ćwiczą, więc też czasem są blisko. To nie jest tak oczywiście, że my możemy sobie wprowadzić te obostrzenia, powiemy, no to wprowadzimy te stoliki 2 metry od siebie, wprowadzimy te siłownie fitness tak, żeby wszyscy byli od siebie daleko. Ja widziałam, jak funkcjonowały restauracje jeszcze jesienią, jak przyszła ta druga fala. I tam był człowiek na człowieku i rzeczywiście my nie mamy takiej dyscypliny samej w sobie. Widać by chociażby po osobach, które gdzieś przemieszczają się na dworzu, które albo nie noszą maseczek częściowo, albo te maseczki mają tylko na ustach, nie mają ich na nosie. Więc jeśli chodzi o takie zakazy, no to dla mnie wydawało się to dosyć naturalne, że w tych miejscach one są wprowadzane. Jeśli chodzi o zakłady pracy, pełna zgoda. One też powinny być, i są takie zalecenia rządu zresztą, żeby ludzie pracowali przede wszystkim zdalnie i tak jak mogą, to żeby to robili, bo tutaj rzeczywiście jest tego bardzo dużo. Natomiast co do tych fryzjerów, kosmetyczek, ja się mogę zgodzić z tym oczywiście, że to nie jest miejsce jakiegoś wielkiego ogniska zakażeń, ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o mobilność Polaków. Tu chodzi o to, że Polacy jak tylko mogą gdziekolwiek pójść, no niestety tak to wygląda, to przemieszczają się i po prostu tworzą te wszystkie zgromadzenia. Tak samo było w przypadku centrów handlowych, które zostały otwarte. Jak ja byłam w centrum handlowym, to miałam wrażenie, że nigdy w życiu nie było tylu ludzi, człowiek na człowieku, które nie zachowywali dystansu i nikt tego nie pilnował. I oczywiście
możemy sobie puścić tą samowolkę. Proszę bardzo, zarażajcie się, bo zdrowie nie jest najważniejsze. No dla mnie jednak zdrowie moich najbliższych i życie moich najbliższych zawsze będzie najważniejsze i wolę wytrzymać chociażby w tym, że nie wiem, straciłam częściowo też pensję, czy tam czy wygląda dzisiaj moje życie o wiele gorzej, bo nie mogę w wielu miejscach też do wielu miejsc pójść. Wiem o tym, że ludzie też psychicznie coraz gorzej się czują, coraz gorzej to znoszą. Szczególnie małe dzieci to gorzej znoszą. Ja sama mam taki przypadek w rodzinie, że rzeczywiście dzieckiem no staramy się jak możemy zająć, no bo to mój bratanek, który też powinien chodzić do przedszkola, ze względu na to, że te przedszkole przez dłuższy okres były zamknięte, to nie mógł tego robić, ale mimo wszystko staramy się to jakoś wytrzymać, no bo jesteśmy wspólnotą i tak się dzisiaj czujemy. I wobec tego, że jesteśmy wszyscy wspólnotą, a naukowcy, czyli przede wszystkim lekarze, mówią o tym, że te lockdowny pomagają i że dopóki nie wyjdziemy z tej epidemii, to nie można się zachować nieodpowiedzialnie, to ja nie wierzę ani politykom, ani tym specjalistom z internetu znalezionym w Google, tylko po prostu wirusologom. Faktycznie ta mobilność Polaków była też problemem przy strajku kobiet, bo jeśli nawet nie zarażamy się na świeżym powietrzu, jak mówili TVN-owscy eksperci, to tłok w komunikacji miejskiej był już nie do zakwestionowania. No, panie redaktorze, rozmawia z panem dziennikarka, która faktycznie straciła w swoim tygodniku papierową wersję pisma, a mimo wszystko no, nawołuje do dyscypliny. Ponad 8 milionów Polaków jest już zaszczepionych. Może faktycznie już ta meta, już koniec tego tunelu jest blisko. No, przepraszam, ale to jednak ja się muszę odnieść, bo to nagromadzenie idiotyzmów jest po prostu porażające. Znaczy, po pierwsze, ta wizja, że Polacy masowo ruszą do fryzjerów i przed tymi fryzjerami będą się na siebie pchali tam czekając i będą się nawzajem zakażać, jest równie realistyczna i równie dużo ma wspólnego z rzeczywistością, co wizja tego, że jak się otworzy muzea, to mnóstwo osób się rzuci do muzeum, bo mieliśmy już takie opowieści. Ale były kolejki do muzeów chyba. Były chyba kolejki do muzeów. Tak, ja sam stałem w takiej kolejce i jestem tutaj, jestem zdrowy i żyję. Nie słyszałem o tym, żeby doszło do jakiegoś ogniska zakażeń w muzeum. Druga sprawa, no, absolutną manipulacją jest stwierdzenie, ja słucham naukowców i wirusologów. Przed chwilą przywołałem konkretne badania wskazujące na brak korelacji pomiędzy lockdownami a przebiegiem epidemii. Badania zrobione przez czterech naukowców z Uniwersytetu Stanforda. Którzy wzięli dane z różnych krajów. A czy ja mogę dokończyć? Przepraszam, czy pan może wprowadzić jakiś porządek do tej dyskusji? Ja wiem, ale pan redaktor też bardzo ostro odpowiada pani redaktor. Bo na głupotę trzeba odpowiedzieć ostro. Bardzo ostro. Czterech naukowców, tak, którzy skompilowali dane z ponad 20 krajów na świecie. I zupełnie nie rozumiem, dlaczego pani Miziołek mówi o tych naukowcach, że to jakieś badania wygrzebane z internetu. To są badania, które przynajmniej pokazują, że mamy poważny spór co do skuteczności lockdownów, a nie, że naukowcy mówią, że lockdowny działają. Nie. Jedni naukowcy może mówią, że działają, a inni na danych pokazują, że nie działają. Panie redaktorze, mamy niestety ostatnie sekundy i ja oddam głos na koniec tak surowo potraktowanej redaktor Miziołek. Po pierwsze, ja staram się nie obrażać rozmówców, więc nie mówię o idiotyzmach, chociaż czasem też człowiekowi mogą puścić nerwy. A po drugie, jeśli chodzi o naukowców, to jednak większość naukowców uważa, że ten lockdown... Badałaś to? Przepraszam, masz jakieś procentowe dane. Ilu naukowców uważa Joanna Miziołek na koniec, bardzo proszę, 30 sekund. Też tego nie zbadałeś, dlatego jednak na całym świecie w większości te lockdowny zostały powprowadzone i dlatego w większości jednak tak się zachowują państwa. Myślę, że mówisz, że większość naukowców ma takie dane. Podziel się, jak zbadałaś, że większość uważa tak, a nie inaczej. Podziel się tymi danymi. Ja myślę, że na pewno ty się nimi nie podzielisz, ponieważ też ich nie. Ale ja nie mówię, że większość tak uważa. Ja pokazuję, że są różne badania, a ty mówisz, naukowcy uważają tak, większość uważa tak. O czterech naukowcach. Ile to ale jest? Czy ty jest, Jarno, ja ci mogę wysłać link do tego badania. Drodzy państwo, poprosimy o ten link faktycznie. Z
Zrobimy drugą dyskusję. Mam nadzieję, że państwo w przyszłym tygodniu nam nie odmówią. Sprawdzimy te dane i porozmawiamy, ale ja wierzę, że po 8 milionach szczepień i wielu przechorowaniach już przez Polaków faktycznie to światełko w tunelu jest coraz bliżej. A na tę chwilę bardzo dziękuję naszym gościom. Joanna Miziołek, Tygodnik Wprost w wersji już cyfrowej, i Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy. Też na tydzień zawiesiliście papierową wersję, ale wróciliście już do papieru. Dziękuję państwu bardzo. Zachęcam też, zostańcie państwo z nami, za chwilę równie gorące pytania.